No dobra. Może spytajmy się ludzi, co oni o tym myślą. No dobry pomysł, bo w sumie to nic nie wiemy, to może. Nic nie wymyślimy. No to może jakiś pomysł nam wpadnie. Ma pani pudełko. I do tego pudełka musi pani włożyć swoją teraźniejszość. Co by się w tym pudełku znalazło? Umiejętność rozmowy przy stole. Tylko to? Myślenie krytyczne, czyli zadawanie sobie pytań, a nie przyjmowanie wszystkiego, bo ktoś mi powiedział, albo bo gdzieś napisali. I dystans. Taki, który pozwala się człowiekowi rano wstać i spojrzeć na pokój dookoła siebie i powiedzieć sobie, że jest tak, mogłoby być inaczej, ale nie jest, więc teraz się ubiorę i pójdę robić rzeczy, które miałem dzisiaj zrobić. I to jest fajne. Tak? No przede wszystkim bym włożył do tego pudełka. Oczywiście do teraźniejszości też należy przeszłość, jaką przeżyliśmy. Te wszystkie wspaniałe momenty, chwile, które towarzyszyły nam przez całe życie, czyli przede wszystkim przeszłość, teraźniejszość, czyli ten moment, w którym teraz jestem, i oczywiście przyszłość, o tym momencie, w którym myślę, że nastąpi jutro, pojutrze i tak dalej. Gdyby teraźniejszość była zwierzęciem, jakim? Takim, które już jest, a może zupełnie nowym, innym. Teraźniejszej zwierzęcie. Trochę zastanawiam pomiędzy leniwcem a kotem. Leniwiec. Leniwiec dlatego, że to jest chyba najwolniejsze zwierzę, jakie jest. Gdyby on chciałby być szybszy, to mógłby, ale tego nie robi, bo jemu jest dobrze w tym momencie, w którym jest. Ewentualnie kot, ponieważ kot jest taką osobą, rzeczą, kotem, który jak chce, to coś robi. Czyli on teraz decyduje i teraz podejmuje, tak jakby działa w tym, co sobie zdecydował. Czyli żyje teraz, nie za chwilę, nie wcześniej. Myślę, że to byłaby czupakabra. Coś, czego nie do końca, co do końca możemy zobaczyć, zdefiniować. Mamy jakieś podejrzenia, że coś takiego istnieje, co to jest, my do końca nie wiemy, bo nikt tak naprawdę do końca tego nie widział. Wyobrażamy sobie, jak to wygląda na swój sposób troszeczkę. I to byłoby coś takiego. A więc czupakabra. Może tak być. A gdyby teraźniejszość była osobą, jakie by miała cechy charakteru? Przede wszystkim byłaby nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna, zawsze uśmiechnięta, teraźniejszość. No i na pewno szczęśliwa by była cechy charakteru. Szybka, sprytna, no i tak, nieprzewidywalna. A czy według pani teraźniejszość jest ważniejsza od przeszłości i przyszłości? Tak. A dlaczego? Dlatego, że przyszłości nie można wycenić, bo jeszcze jej nie ma i jak się na to tak spojrzy, to w sumie nigdy jej nie będzie, bo zawsze będzie coś, co będzie po niej, jeszcze dalej. Więc czymże ona jest, jak nie teraźniejszością? I dodatkowo, jeżeli chodzi o przeszłość, nie lubię się zastanawiać nad rzeczami, których nie mogę już zmienić. To jest, wiecie, kwestia rozlanego mleka, tak? Już go nie do końca jej pozbieram. To, co mogę, to z tego wyciągnę, a cała reszta jest już historią, więc przeszłość o tyle, żeby się z niej uczyć, ale ja lubię wierzyć w to, że nawet jakbyśmy wyginęli i zostałby jeden człowiek, który musiałby się wszystkiego nauczyć od nowa, to ja wierzę w to, że on dałby radę. Czy teraźniejszość jest ważniejsza od przeszłości i przyszłość? Tak, jest ważniejsza. A dlaczego? No bo to jest tylko ta chwila, w której teraz żyjemy. Możemy na nią wpłynąć, oczywiście to tylko my kreujemy swoje życie, jak ono będzie wyglądać. No i tylko my tak naprawdę zarządzamy tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Ważne tylko to, że to miejsce, które się teraz znajdujemy, czyli ci ludzie tam, gdzie teraz, pośród których się znajdujemy. Ten czas, po prostu, który teraz tak naprawdę przebywamy, to ta chwila. No myślę, że tak, że jest ważniejsza z tego względu, że to, co
było się i przeszłość, to już jest za nami, jakby tego nie możemy zmienić. Ale możemy zmienić to, co będzie, czyli zmienić przyszłość. A teraźniejszość jest najważniejsza, no bo w teraźniejszości działamy, tak? Czyli jeśli ja teraz zacznę pracować nad sobą, czy zmieniać swoje postępowanie, rozwijać się, no to wpłynie to na moją przyszłość automatycznie. Ile według Pani trwa teraźniejszość? Ile trwa teraźniejszość? To jest dobre pytanie. To jest bardzo filozoficzne pytanie. Dla mnie teraźniejszość jest czymś, w czym ja bym chciała żyć, ale nie umiem jeszcze, ale się uczę. Ponieważ jak byłam młodsza, żyłam w przeszłości i cały czas się zastanawiałam, wracałam wieczorem do domu i rozmawiałam sama ze sobą, kontynuowałam rozmowy, które zaczęłam z kimś, ale nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam. Zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, czy mogłam zrobić coś innego. Później, jak poszłam na studia, zaczęłam żyć w przyszłości i zastanawiałam się tylko o tym, jak będzie wyglądała moja praca, kiedy będę mogła się przeprowadzić. A obecnie dopiero zaczynam się uczyć żyć w teraźniejszości i robić rzeczy teraz. Czyli jak mam ochotę na mandarynkę, to idę zjeść mandarynkę i się nią cieszę. Więc teraźniejszość, powiedziałabym, że jest bardzo krótka i bardzo ulotna, ale może być taką ustoją wieczną, w której my możemy żyć tylko tego jeszcze raz. Co mamy? No to zalekajmy. Wszystko to ja idę na... O, ja się spieszę też powiedzieć, że nie zgadzam się.